niedzielny poranek. Czas zacząć dzień pełen pewnie ciekawych wydarzeń. Oczywiście od rana spacer z psem. Firmowa koszulka, jak widzicie, jest. Również mój znak firmowy na osiedlu, czyli... Czekaj. Widać chyba japonki. Trochę dziwnie na mnie patrzą. Przyznam, że nawet ich rozumiem, bo na dworze jest 7 stopni. Delikatny wiaterek. Daje się odczuć ten przyjemny chłodzik. Wreszcie chłodzik. Wreszcie przyjemny. Zatem zapraszam Was do obejrzenia relacji z mojego dnia wolnego od pracy. Pies mi zginął. A, idzie. No właśnie, zapraszam. Pierwszy etap dnia dzisiejszego, Rusałka. Właściwie jezioro Rusałka, tyle że w Poznaniu nikt nie mówi, że jedzie nad jezioro, tylko poznaniacy jeżdżą nad Rusałkę. Jestem na jej wschodnim krańcu. Sztucznie jezioro wykopane jeszcze przed II wojną światową. Na południowym brzegu miało być sanatorium z kąpielami torfowymi. Natomiast po drugiej stronie jeziora, za moimi plecami, były bunkry, których pozostałości gdzieś w lesie są do dzisiaj. To ja, naprawdę, chociaż chyba nie widać. Jedziemy dalej. A, jeszcze może w kwestii wyjaśnienia. Jak widzicie, temperatura jest na tyle niska, że ubrałem docieplenie na moją łysiejącą głowę i bluzę, kultową bluzę pamiętającą jeszcze Syberię. No, to w drogę. 6,5 km. Połowa drogi za mną, słyszycie jak dyszę, nie? Trochę było pod górę przez las. Przez lasy miejskie wracam teraz do cywilizacji. Będzie jeszcze półtora kilometra piachu po drodze, ale generalnie asfalt. Kurde, jak się wsiada na rower raz w tygodniu, to jest po prostu dramat. No na razie, może dojadę na miejsce. Jak nie, to już moja ostatnia relacja. A nie będę się żegnał, jestem mimo wszystko pełen optymizmu. Jedziemy dalej. Dotarłem nad wodę, jak widzicie, nie bez perturbacji politycznych, nie fizycznych. Musiałem stawać po drodze, wykonywać różne dziwne telefony. Na miejscu się okazało, że jest Beatka z Przemkiem, oni już po pływaniu. Chociaż nie wiem, czy w ich wypadku można to nazwać pływaniem, podobnie jak w moim. Marysia w wodzie, gdzieś tam, pewnie w oddali ją widać. Jak wiecie, Marysia nie wymięka. Nie to co ja. Nie ta sama krew, nie te geny. Pozdrawiam wszystkich. No chyba, że jeszcze coś fajnego się wydarzy, to domontuję, ale tymczasem, nie przedłużając, pa, pa. No i miałem zakończyć na poprzedniej scenie film, ale muszę Wam coś pokazać. Wracam troszeczkę inną drogą niż jechałem do Kaskady i to są to, co chciałbym, żebyście zobaczyli. To są właśnie uroki przeprawy przez lasy miejskie. Będzie trzeba dźwigać rower na grzbiecie. W ciągu minionego tygodnia padło drzewo. Tam za tym pniem, o tam dokładnie, jest dalsza część ścieżki. Jak widzicie, często powtarzam, jak widzicie, zauważyłem. Czeka mnie może nie tyle jazda, co przetoczenie roweru przez zwalone konary. Taka niespodzianka po drodze, atrakcyjna. Przerwa na złapanie oddechu, zafundowana przez matkę naturę, ni mniej, ni więcej. Pomimo przeciwności losu, złośliwości przyrody, niebywale długiej trasy, męczącego dnia, dotarłem do domu i teraz z czystym sumieniem pozdrawiam wszystkich.